Dzisiaj przygotowuję kilka rzeczy do sprzedania na Allegro i wśród tych rzeczy są dwa takie transformatory pochodzące z systemu awaryjnego zasilania, czyli z akumulatorów 12-woltowych tworzyło napięcie sieciowe, które mogło służyć do zasilania z urządzeń takich zasilanych ze zwykłej sieci, ze zwykłego gniazdka w sytuacji, gdy nie było prądu. I w stanie na biegu jałowym, nazwijmy to, czyli gdy nie mamy żadnego obciążenia tutaj podłączonego do transformatora, nic nam nie zasila, żadnej żarówki, żadnego silnika, to mamy niecałe 200 mA poboru tutaj z sieci zasilającej. Tutaj jest podłączone, widzicie, brązowy i niebieski przewód. A na drugim uzwojeniu, tym nawijanym grubszym drutem, mamy 12,35 V napięcia przemiennego. Tak około to jest bez obciążenia żadnego. Ten czarny i biały przewód to jest wyjście tego zasilania 12 V. Jeśli ktoś by był zainteresowany zakupem jednego albo dwóch takich transformatorów, bo oba są sprawne i oba mają podobne bardzo parametry, no to będzie link na Allegro z taką możliwością, że osoba zainteresowana będzie mogła dokonać zakupu.